Myślę, że zespołu Venom przedstawiać nikomu nie trzeba, ale jeśli jakimś cudem ktoś w ogóle nie zna absolutnie żadnego wydawnictwa tej kapeli, no to zachęcam jednak, żeby wyłączyć ten materiał i iść posłuchać przynajmniej jednej płyty, obojętnie której z tych starszych. Natomiast, tak jak powiedziałem, Venom po prostu wypada znać i wypada ich płyty mieć. 23 września do sprzedaży trafi zgrabny box set CD, który nazywa się In Nomine Satanas. I jeśli coś to Wam ta nazwa mówi w kontekście zespołu Venom, no to dobrze Wam w głowie świta, z tego względu, że już taki box set się pojawił w 2019 roku, ale to był box set winylowy. A teraz mamy box set z płytami CD. Wydawcą tego box setu, dokładnie właśnie tego, bo mam go jak widzicie tutaj ze sobą, In Nomine Satanas, zespołu Venom, jest firma BMG. Tutaj rękami Filipa, który zajmuje się PR-em BMG, ta płyta, te płyty, to wydawnictwo do mnie dotarło, za co oczywiście mega wielkie dzięki. Co w środku? Słuchajcie, otwieramy i oglądamy. W boxsecie znajdziecie oryginalne nagrania Venom z okresu współpracy z Neat Records, więc mamy tutaj takie płytki. Welcome to Hell, Black Metal, At War with Satan, Possessed, Eine kleine Nacht Music, czyli wydany w 1986 roku koncert z Hammersmith Odeon z 1985 roku, Sons of Satan i to jest niewydana wcześniej nigdy kolekcja demówek z archiwum zespołu, no a siódmą płytą już nie jest płyta audio CD, tylko płyta DVD Seventh Date of Hell Live at the Hammersmith Odeon 1984. Wszystkie płyty są remasterowane, natomiast absolutnie nie spodziewajcie się, że one nagle zaczną brzmieć klinicznie czysto i nie będą przypominały oryginałów, bo tutaj nic z tych rzeczy się nie dzieje. Ile taka przyjemność kosztuje? W sumie niedużo, bo w Empiku można kupić ten box set za 186,99, oczywiście złotych, nie euro, ale na przykład w sklepie Bonito już tylko za 152,71, więc wiadomo, że lepiej iść tam niż do Molocha, gdzie można kupić książki, komiksy, perfumy, zabawki dla dzieci itd. No właśnie mówię o tym Molochu, gdzie na przykład Maria Konopnicka zamawiał ostatnio sobie na premierę nową płytę Megadeath i jej nie dostał, dostał ją dzień później, co w sumie bez sensu jest, jak zamawiacie w preorderze, no to chcecie dostać w dzień premiery, ale Empik nie dowiózł, bo nie. Natomiast ja zamawiałem sobie inne dwie płyty CD i dostałem jedną z połamaną okładką, więc brawo Empik, serio, super robota, naprawdę. Czy warto? Kurwa. Oczywiście, że tak. No chyba, że już je macie. No to w sumie też za te pieniądze warto, żeby sobie ten box set postawić na półce i mieć może i zdublowane te płyty, ale takie, wiecie, uzupełnienie kolekcji. Zapytacie, która z płyt Venom jest moją ulubioną? No nie będę oryginalny i powiem. Nie trudno się domyślić. Black Metal. I to też pierwsza płyta Venom, którą słyszałem kiedykolwiek i pierwsza płyta, którą poznałem Venom. Ale ja od razu zaznaczę, że nie jestem absolutnie żadnym diehard fanem zespołu Venom, nigdy nie byłem, pewnie nigdy nie będę. Natomiast czasem sobie do nich wracam, właśnie przede wszystkim do płyty Black Metal, ale jeśli chodzi o takie, wiecie, drugie miejsce z płytami, no to na równi są dla mnie zarówno Welcome to Hell, jak i At War with Satan, więc jak sami widzicie, chodzi tutaj o te stare wydawnictwa, już te nowe tak mi nie siadały i no, traktuję Venom jako zespół z dawnych lat i najlepiej mi się słucha właśnie tych starych albumów. Za jakiś czas pokażę Wam jeszcze jedno wydawnictwo Venom na zupełnie innym nośniku. Och, ciekawe na jakim, ale to jeszcze musicie się chwilę uzbroić w cierpliwość. Moje social media na ekranie, tutaj się w cierpliwość uzbrać nie musicie, możecie stukać w obserwuj jak szaleni. No i tyle ode mnie, słuchajcie. Dzięki wielkie za wspólne obejrzenie, co znajduje się w box secie In Nomine Satanas, czyli box secie z płytami zespołu Venom. Tyle ode mnie. Widzimy się niedługo. Na razie.